Dla mnie Śląsk jest moją ziemią. Mówiąc górnolotnie, jest też moją matką. I miejscem, wyzwaniem, którym należy bardzo dużo zrobić dobrego, żeby miał jak najlepsze konotacje wszędzie. Bo myślę sobie, że to jest też ziemia graniczna. To jest ziemia trochę niczyja. To jest ziemia, którą można albo pokochać, albo po prostu stąd uciec. Jolanta Grabowska-Markowska jest lekarzem medycyny i pediatrą. W 1990 roku założyła Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis w Mysłowicach, którego do dziś jest prezesem. Poznałam Jolę 13 lat temu w okresie dla mnie bardzo trudnym, jako niezwykle profesjonalną, rzeczową, ale zarazem bardzo empatyczną panią doktor. I nie wyobrażam sobie, że mogłoby nie być w moim życiu. Początkowo opieka odbywała się wyłącznie w domach chorych, ale w 1994 roku powstało pierwsze na Śląsku stacjonarne hospicjum dla dorosłych. W 1998 roku pierwsze w Polsce stacjonarne hospicjum dla dzieci. Jola ma taką charyzmę i ma też takich współpracowników, którzy są, nie wiem, czy oni są wybierani specjalnie, ale są to ludzie o tak wielkim sercu, i tak olbrzymiej empatii, i tak otwarci na ludzi, życzliwi. Człowiek na każdym kroku widzi życzliwość i oddanie tych ludzi. I to jest niezwykle cenne. Nie ma takiego miejsca. Nie ma porównania hospicjum, a na przykład szpital, do którego człowiek chodzi i się czuje jak persona non grata czasami, tak? Hospicjum, które ma duszę. Jolanta Grabowska-Markowska swoją wiedzą dzieli się na licznych kursach, w książkach, mediach oraz prowadząc wykłady w wyższych uczelniach medycznych. Została wyróżniona wieloma nagrodami, na przykład w 2010 roku decyzją Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu znalazła się w gronie kawalerów Orderu Uśmiechu. Jest kobietą pełną pasji, jest bardzo emocjonalna, szalona, czasami zwariowana, niczego się nie boi i nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Nie wyobrażam sobie bardziej dynamicznego miejsca niż hospicjum. Zaskoczyła mnie pani tymi słowami. To musi być dynamiczne. To musi być dynamiczne także dlatego, że każdy człowiek umiera inaczej. Może jest to truizm, ale jeżeli się to zobaczy z bliska w praktyce, to świat człowieka, który odchodzi, jest światem bardzo intensywnym. Myślę sobie, że cierpiąc na ból wszechogarniający, a jest to ból, który ogarnia człowieka w tym okresie, i jest to naukowo dowiedzione, ale też doświadczone przez nas, którzy posługujemy w hospicjum, przeze mnie osobiście, to teren do zagospodarowania przez tego człowieka jest tak ogromny w tym bólu, bo to jest ból fizyczny, to jest przyjęcie do wiadomości, że coś mnie boli w taki sposób, że nie jestem w stanie tego bólu w żaden sposób opanować. Ja myślę, że temat bólu fizycznego to jest jakby osobnym działem, ale on jest składową tego bólu wszechogarniającego i ten człowiek się musi z tym zmierzyć. Ból, który jest czasem dobry, bo znamionuje, że jest coś, co trzeba zmienić i jest coś, co trzeba poprawić, albo że jest jakieś miejsce, które wymaga leczenia, a z drugiej strony w przypadku choroby w stanie terminalnym, choroby nowotworowej jest to ból nie do wytrzymania, fizyczny ból nie do wytrzymania. Potem mamy ten obszar takiego bólu psychicznego, bo to jednak jest za każdym razem zmierzenie się z faktem, że będę odchodzić. To nie jest takie proste. Ja myślę, że przecież cały dział filozofii, psychologii jest zbudowany na fakcie stosunku do własnej śmierci. Że my to przerabiamy w praktyce. Człowiek, który się zgłasza do hospicjum, to praktycznie, mogę to tak powiedzieć bez znieczulenia, że jest w okresie żałoby po sobie, bo to jest już decyzja o tym, że no będę umierać. Poza wszystkim mamy tą ogromną sferę duchową. To jest to, że no, powiedzmy sobie, że nie ma człowieka, który nie byłby homo religiosus, a coś z tym trzeba zrobić. To jest weryfikacja wszystkiego.
Jaka jest dynamika tego procesu, to jak się temu przyjrzeć, to tutaj jest po prostu bardzo dużo pracy tego chorego, ale też przy okazji, to odkryła medycyna paliatywna, że jest dużo do pracy dla ludzi. I mogę powiedzieć, że jeden człowiek tego nie jest w stanie zabezpieczyć, w związku z tym już się tworzą relacje, już się tworzy grupa ludzi, którzy zabezpieczają te obszary. I to jest dynamika. Ja mogę powiedzieć po tylu latach, 33 latach pracy w hospicjum, że nie było jeszcze tak, żeby ktoś odchodził tak samo. Obecność, troska, uważność. Jakie są najważniejsze cechy w hospicjum? Można by cały tom napisać o uważności. To jest taka cecha pomagacza, jakim bez wątpienia są wszyscy, którzy posługują w tym miejscu, której się można nauczyć. Są też we współczesnej psychoterapii treningi uważności. Myślę, że jak się przychodzi do tego miejsca, to ono wymusza ten trening samo w sobie. Jest to też rodzaj pewnej pokory, bo my stąpamy po ziemi, ziemi trudnej, czyli po pierwsze powinniśmy być blisko ziemi. Humulitas, pokora, stąd się bierze. Chodzi mi o to, że chodzimy razem z tym chorym, a raczej to on nas prowadzi w swoim cierpieniu. I tutaj nie ma miejsca na gwiazdorstwo, nie ma miejsca na udawanie, nie ma miejsca na udawanie że też tego, że się czegoś nie widzi. W związku z tym ja myślę, że człowiek hospicjum to jest też człowiek pokorny, dlatego że nam się wiele rzeczy nie udaje. Tym, którzy coś robią, zazwyczaj chce się, cokolwiek się robi, myślę, że człowiek robiąc coś chciałby osiągnąć jakiś sukces. W przypadku hospicjum nie mam mowy o sukcesach takich wyraźnych. Te sukcesy, mogę powiedzieć, bo jestem człowiekiem wierzącym, że dla mnie są w niebie. Powiedziałabym, że trzeba zrobić wszystko, co się da, a i tak końcowy efekt jest nieprzewidywalny. A jak nawiązuje się więź z osobą, która wie, że ma już bardzo mało czasu? Tutaj jednak muszę wrócić do tej cechy indywidualizmu w tej opiece. Czyli myślę sobie tak, że to nie zawsze się udaje z tą więzią. W ogóle więź jest procesem bardzo skomplikowanym, ale jeżeli się ma z tyłu głowy to, że właściwie tylko przez więź z drugim człowiekiem można do niego dotrzeć. Trzeba najpierw uszanować to, że on chce, żeby taka więź zaistniała. Ale tu się otwiera też cały obszar takiej normalnej codzienności. Właśnie tej uważności, właśnie tej pokory, właśnie tego, że pozwolimy temu drugiemu człowiekowi być sobą. Jak się zatem szuka pracowników do hospicjum? Ja myślę, że to jest najtrudniejsza sprawa w całej organizacji tej pracy. Znaleźć ludzi do tego miejsca. Ja dlatego, jakby mnie pani obudziła o drugiej w nocy i zapytała, co jest moim największym problemem, to nie będzie opieka nad ludźmi umierającymi, chociaż jest to idea wiodąca, ale stworzenie takiego zespołu ludzi, w którym ci, którzy go tworzą, myśleliby podobnie. Czyli w którym priorytetem byłoby ta dobra jakość człowieka i szacunek dla niego, okazanie mu tego, że jest wartością samą w sobie, w dzisiejszym świecie bardzo zapoznaną, bo nikt już teraz prawie nie pamięta o tym, że każdy, kto przed nami staje, trzeba odnaleźć jakąś drogę do niego i że ma swoją niezaprzeczalną i największą wartość. Ja myślę, że czasem mi się wydaje, że ja w ogóle jak to mówię już językiem, który jest trudny do przyjęcia, że on się gdzieś zagubił po drodze. A w hospicjum trzeba pamiętać o tym, że jeżeli tego nie zrobimy, to tej więzi nie nawiążemy i temu człowiekowi nie pomożemy. I ja sobie myślę, że jak się znajdzie taka grupa właśnie ludzi, która wie po co przychodzi do tego miejsca, to jest też pole do tego, żeby się wspólnie zastanowić nad tym, co jeszcze można zrobić, żeby dotrzeć do tego człowieka. I czasem to bywa wolontariusz, który jest człowiekiem różnych zawodów i wykonuje zawody zupełnie niemedyczne. Ja pamiętam, jak przy którymś zgonie rodzina była taka zrozpaczona, kobieta po prostu się rozpadła prawie. I ja tak wtedy podeszłam do niej i pytam się, czy napiłaby się pani kakao, nie? Albo gorącej czekolady. Nie wiem, skąd mi się to wzięło, ale akurat tak się wzięło. I potem po latach, kiedy opowiadała o tych ostatnich chwilach swojej najbliższej osoby, to ona pamiętała tą czekoladę. Nie wiem, o co chodzi, ale pamiętała. Więc sobie pomyślałam, że nie powiedziałam o tym, a to jest ważne, że to nie tylko ten, który umiera i do niego trzeba jakoś dotrzeć, ale jest jeszcze kwestia rodziny, najbliższych. I te czasem, te sytuacje rodzinne są najtrudniejsze.
jak zmieniło się przez te lata, przez te 33 lata podejście do pracy w hospicjum? Ono się u Pani zmieniło? Jeżeli Pani pyta moje doświadczenie, to myślę sobie, że ja o wiele więcej dostałam niż dałam, ale nie, mówię w czasie przeszłym, a powinnam powiedzieć niż daję, bo to jest też takie miejsce dynamiczne przez to, że tam jest cały czas jakby także osoba opiekująca się w ruchu, w swoim, wewnętrznym. Dało mi to bardzo dużo, dlatego że to jest, może nawet powiedziane zbyt lekko, to jest coś, co mi dało pewnego rodzaju głębie. Czyli coś, chorzy umierający w jakiś tajemniczy sposób są obecni, przekazując nam wiele rzeczy, których normalnie byśmy się nie domyśleli albo byśmy ich nie zauważyli, stąd kwestia uważności. Ja sobie też myślę, że to zawsze powoduje u mnie taki odruch, a może nie odruch, tylko pójście w kierunku pogłębienia tych procesów, które się dzieją między chorym a mną, a albo rodziną chorego. Stąd wykonuję w tej chwili drugi zawód właściwie. Jestem psychoterapeutą certyfikowanym i ciągle się uczę tej dziedziny. I myślę sobie, że to mi też pomogło w prowadzeniu rozmów z chorymi, z rodziną. Myślę, że też się nauczyłam właśnie tej uważności. Myślę, że mam, a tak w ostateczności, to myślę, że jeszcze mam bardzo wiele do nauczenia się, że to jest taki jakby droga bez końca. I czasem sobie myślę, że no, nie starczy mi życia na to, nie zdążę. A nasze takie społeczne podejście do śmierci zmieniło się? Zmienia się? Ja myślę, że hospicja jako takie, ten ruch, opieka paliatywna, wszystko to, co się wiąże z tą opieką, to jest jakaś rewolucja w myśleniu. Tylko jak myślę o tym, to są właściwie dwie drogi. Że z jednej strony chodziłoby o to, żeby tą śmierć w ogóle umiejscowić w cyklu życia. Ja wiem, że to śmiesznie brzmi, ale dopuszczenie takiej myśli, że człowiek się rodzi, żyje, mądrzeje, może być potem mistrzem, tak jak to jest w filozofii hinduistycznej, a potem odchodzi, że śmierć jest częścią życia. Myślę, że to by dało bardzo dużo uspokojenia współczesnemu człowiekowi. Ale jest jeszcze druga droga. Mamy w tej chwili taki ogólnoświatowy ciąg do tego, żeby tą śmierć sprowadzić do takiej, powiedziałabym krótko, łatwizny, do strzelanki, jest wojna, jest bardzo wiele takich momentów, w których śmierć staje się faktem, o którym trzeba zapomnieć, żeby żyć. A myślę sobie, że powinno być odwrotnie, a z drugiej strony ta śmierć straciła swoją wagę, bo została odarta też z tego majestatu, w jakim kiedyś była cała Ars Moriendi, sztuka umierania. Dużo jest tych problemów, za dużo na jedną wypowiedź, ale myślę sobie, że może hospicjum jest obecne w świadomości współczesnego człowieka na pewno inaczej niż było, poprzez dobre leczenie, poprzez to, że medycyna paliatywna nauczyła ludzi, że można żyć z ogromnym bólem, nie odczuwając go tak mocno i jeszcze dużo rzeczy robiąc, żyjąc. Pomysł powstania Hospicjum Cordis to był rok 1990, krótko po upadku komunizmu. Skąd taki pomysł? To podobno był przypadek. Ja działałam w Komitecie Obywatelskim w Mysłowicach, który zgromadził rzeczywiście takich bardzo ciekawych ludzi. Oczywiście priorytetem były wybory. Ja pamiętam, że wtedy byłam w ciąży i tak na te wybory chodziłam. Najpierw chodziłam od drzwi do drzwi z prośbą o to, z prośbą, z zachętą do głosowania na Solidarność. Potem byłam w komitecie wyborczym przez całą noc, pilnowaliśmy wszystkiego, po czym się zrobiła taka pustka. Czyli po prostu myśmy się przyszli na to zebranie tego komitetu, zadanie zostało wykonane. I wtedy jedna z członkiń tego komitetu, nomen omen pani doktor Dusza, mówi do mnie: ty Markowska, to w ogóle masz tyle czasu teraz, bo nie mamy wyborów, to proszę się zająć organizacją hospicjum. Nie? Ja jej mówię: proszę pani doktor, ale ja jestem pediatrą, ja naprawdę mam co robić, mam rodzinę, muszę się teraz zająć. A ona do mnie mówi: nie, ty masz tutaj kilka gazet, poczytaj sobie, co to jest hospicjum, spróbuj się temu przyjrzeć i żebyśmy to mieli też w Mysłowicach. I ja oczywiście jestem zadaniowa, stara harcerka, więc podeszłam do tego w ten sposób, że przeczytałam wszystko, co się dało na temat w ogóle słowa hospicjum i tego, czemu to służy. Po czym zaczęłam jeździć po Polsce. Byłam w Krakowie na zebraniu w Katowicach, pojechałam do profesora Łuczaka do Poznania
Tam z kolei to tak wyglądało, że jak ktoś przyjeżdżał z Polski, a tych hospicjum było niewiele, to profesor od razu wysyłał nas na wizyty domowe. I na takiej wizycie, pojechałam z którymś z lekarzy z tego hospicjum, otwarły nam drzwi osoba chora, która nas zaprosiła do środka i zapytała, czy chcemy się napić herbaty. Dla mnie to było objawienie. Ja byłam wtedy bardzo młodym lekarzem, po stażach w różnych ośrodkach medycznych i największym moim problemem było opanowanie, podanie tak leków przeciwbólowych dla osób, które były w ciężkim stanie, żeby po pierwsze nie bolało i żeby mogli jakoś funkcjonować. To się czasami okazywało niemożliwe, czyli ci ludzie po prostu wyli z bólu. A tam cisza, profesjonalizm, łagodna rozmowa, pozytywne nastawienie. Pomyślałam sobie, że wtedy, że jeżeli jest taka metoda, która pozwala ludziom normalnie funkcjonować w takim stanie, w jakim są, to może warto się temu przyjrzeć i potem się szybko okazało, że warto temu poświęcić życie. Lata żyje pani hospicjum, a ja chcę zapytać o takie pani osobiste marzenia. Ja mam już dorosłe dzieci, w związku z tym jakby te moje wszystkie troski, powiązania powołania lekarskiego, bo ośmielę się to tak nazywać, z pracą zawodową, pracy zawodowej z rodziną, mam już za sobą. Czasem się ludzie pytają, jak mi się udało. Ja myślę, że to jest kwestia pasji, że mam taką naturę i to jest pewnie natura harcerza i harcerza ćwikowego, jakim był mój tata przed wojną, czego mnie bardzo konsekwentnie uczył. W ogóle uczył mnie odpowiedzialności, takiej ogromnej. Ja już nie chcę się odwoływać do tego, że był partyzantem i był męczony i na gestapo i nie puścił pary. To jest opisane w książkach, więc nie wymyślam tego. Ale wiem tylko tyle, że tata mnie tego nauczył przez bycie takim. Nie było za dużo słów, było więcej milczenia może na ten temat, ale przykład był wyraźny. W związku z tym także rodzenie dzieci, ich wychowanie, dbanie o ich rozwój było moją pasją. Jak ja to dzieliłam, raz dzieliłam, a raz łączyłam, nie mam na to dobrej recepty. Ja myślę, że jak się jest człowiekiem pasji, to po prostu wszystko się robi na maksa. I wychowuje się na maksa, i pracuje się na maksa, i żyje się na maksa. Tak mam, pewnie to jest jakiś dar, za który mogę tylko, to nie jest moja zasługa, ja mogę tylko za to dziękować. Natomiast ja mam oczywiście swoje marzenia. Może teraz, zawsze jak odpoczywam, a staram się też odpoczywać aktywniej, i mam w związku z tym dużo marzeń podróżniczych, takich prostych, to po prostu to zawsze wracam naładowana. Ja myślę, że też trzeba mieć z czego czerpać. Czy w kwestii duchowej to jest na przykład medytacja cotygodniowa, to też mi daje bardzo dużo siły. Nie można nalać z próżnego. No, musi się człowiek jakby ciągle dopełniać czymś, żeby oddawać. Mam tyle książek do przeczytania, że życia mi nie starcza. A po prostu może za dużo tych pasji, ale staram się w każdej dziedzinie jednak, może nie powierzchownie właśnie, też nie umiem tak, że po prostu tylko gdzieś coś z wierzchu, a potem jak już coś wchodzę, to wchodzę. Psychoterapia, w tej chwili kończę kurs psychoanalizy i po prostu też to jakby mi otwarło nowe horyzonty spojrzenia na drugiego człowieka, za co dziękuję. W ogóle jak sobie tak ostatnio myślałam, czy chciałabym zmienić swoje życie, to mogę powiedzieć, że jestem wdzięczna za każdy dzień i czuję to tak w środku, bardzo mocno i niczego bym nie zmieniła. Ta szkoła życia, ten trud, to wszystko miało sens i oby miało sens dalej, mam nadzieję.